dobry, witam Was serdecznie kolejnego dnia. Jesteśmy nadal w Lake District nad jeziorkiem Westwater. Długo sobie pospaliśmy. Tak naprawdę to czekaliśmy troszeczkę, aż wyjdzie słoneczko, albo chociaż troszkę się te chmury rozstąpią. No niestety się to nie zdarzyło, więc jest jak jest i idziemy zamorsować. Może troszkę popływamy, może dłużej. I chcę Wam dzisiaj pokazać, jak zachowuje się moje ciało, kiedy wchodzę do wody, jak to wygląda, jak ja sobie radzę z tym zimnem i tak dalej. A jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to technicznie wygląda z mojej strony, no to zapraszam do oglądania. Dzień dobry, czupurku. Dzień dobry. Masz takiego irokeza jak wczoraj ta owca. No. To chodź, bo mi... Tak, ja wiem. Ja wczoraj morsowałam... Tak, nakręcaj. Ja wczoraj morsowałam w Pawła butach, więc on dzisiaj ma mokre, bo ja zapomniałam swoich. Więc ja dzisiaj założę po prostu białe trampeczki i wejdę w trampeczkach. Zobaczymy, jak to będzie. No nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale zapomniałam. Mam dwie pary butów do wody i nie wzięłam. No, mamy tak pięknie. Niestety chmurki zasłoniły nam szczyt. Rano już troszkę było widać ten szczyt. Niestety znowu opadły. O! Boże, prawie się zabiłam. Przejdziemy sobie przez te mokradełka. O, tu można dookoła. I... Zamknąłeś gucia? Tak. I pójdziemy na te głębsze, bo tutaj ja wczoraj siedziałam na tej płciźnie, a dzisiaj chcemy pójść tam, gdzie jest głębiej, tam, gdzie jest jeziorko. O, tu już musimy brodzić. Jaka czysta woda. Spójrz to. Nie widziałam termometru, ale wczoraj mierzyłam, to jest tak 7-8 stopni. Tam stoi nasz guciek. Parę innych osób. Ci już rano zamorsowali. Bez rozgrzewki dziś, kochanie? Bez rozgrzewki. A więc tak. Pierwsze uczucie to oczywiście zimno w stopy. To nie jest tak, że my morsujemy już 3 sezony i nam jest łatwiej, nie czujemy tego zimna. Oczywiście, że czujemy to zimno, tylko po prostu teraz potrafimy już sobie z tym radzić. Wiemy, czego się spodziewać. Na ten moment przyspiesza mi oddech automatycznie. Więc ja próbuję go uspokoić. Staram się oddychać nosem i wchodzę coraz głębiej. Patrzcie, jaka czysta woda. Mam już po uda. Teraz już mam nadzieję, że ten wiatr nie będzie przeszkadzał. O! Tu krzywo jest. Teraz już zaczyna ostro kuć. Jestem już zamoczona po biodra. Są takie szpileczki kujące na całym ciele, które jest zamoczone w wodzie. Cały czas próbuję uspokoić swój oddech. No i gdybym do Was nie gadała, to cały czas bym się zanurzała. Ale prawda jest taka, że jakbym się szybko zanurzyła, to
to zabrakłoby mi oddechu. No nie zabrakło, ale tak by cię zatkało. I to jest za każdym razem takie zatkanie, taki brak powietrza. Oczywiście najtrudniej jest zamoczyć dłonie i dłonie najszybciej marzną, nawet jeśli nie są zamoczone. Dlatego większość ludzi morsuje w rękawiczkach neoprenowych, no bo jest łatwiej. I większość ludzi morsuje z rękami do góry, bo do momentu piersi, do momentu właśnie piersiowego, no jest to najłatwiejsze. Najtrudniej jest zamoczyć się po szyję, a już zdecydowanie zamoczyć głowę. Tak jak ja teraz. O, Paweł zamoczy głowę. Jakie uczucie? Zimno. Zimno. O, i teraz wam powiem moje uczucie. Czyli od pasa w dół, czyli tak jak jestem zamoczona, pomału się to zimno, tak jakby pomału moje odczucie się uspokoiło. Już nie jest mi aż tak bardzo zimno jak na początku. Oczywiście jak zamoczę się dalej po szyję, to od nowa ten proces się rozpocznie. Znowu będę musiała walczyć z tym zimnem i z tym kującym mroźnym uczuciem. No ale muszę to w końcu zrobić. Ja bardzo nie lubię zamaczać piersi. O, trzepie mnie. Rzadko mnie trzepie. Trzepie cię? O, bo dawno nie morsowałeś. Bez rozgrzewki. Słuchaj, może potrzymasz, a ja się zamoczę, bo mi z tą kamerą tak trudno. Albo czekaj, może popłynę? To może ja popłynę, będzie mi łatwiej. Tak, i to jest to wspaniałe uczucie zimna. Jak tam, kotku? Dobrze, już się przyzwyczaiłem. Zaczyna mi troszkę telepać, ale to jest dobra oznaka. Dobra, czy że znaczy, że trzeba wyjść? No, jeszcze. Zamoczyłam dłonie, więc mi jest bardzo zimno w dłonie. Ja nie lubię zamaczać dłoni, ale muszę nad tym pracować, bo dłonie mi najszybciej marzną. To jest bardzo nieprzyjemne. Bez rozgrzewki to tak. Troszkę był błąd, później mi się troszkę rozgrzać. Potrzymasz kamerę? Ja sobie przepłynę. Moje dłonie cierpią bardzo, bardzo, no i czuję bardzo ramiona. Nie mierzymy czasu od jakiegoś czasu. na czuja. Wchodzimy na czuja i siedzimy w wodzie tak, jak czujemy. Po prostu jeżeli mamy już dość, to wychodzimy. Paweł, ale jak się trzęsiesz, może powinieneś wyjść. Nie? Tak. Teraz jest już znacznie lepiej. To jest zimno, ale uczucie tego zimna, tak jakby, jak to my mówimy w slangu morsowania, odpalił nam się piec wewnętrzny. Czyli ciało zaczyna nas ogrzewać bardziej intensywnie od środka. Więc jesteśmy w stanie wytrzymać dłużej siedząc. I zdarza się to zazwyczaj u mnie po minucie, dwie, tak? Jakoś tak, nie? Więc najlepiej tak wytrzymać te trzy minutki i potem naprawdę nie jest tak źle. O, jestem teraz zamoczona właśnie z biustem włącznie. Dobra, wychodzę, starczy. Wychodzisz. Jesteś już czerwony, więc to jest dobrze. Właśnie oznaka zaczerwienienia skóry jest bardzo dobra. To znaczy, że wystarczająco długo byliśmy w tej wodzie.
Wiecie co, teraz mi się tak dobrze zrobiło, że chyba jeszcze postoję. Aha, jeszcze jeden tip. Ja zauważyłam na sobie, że jak stoję w miejscu, nie ruszam się, to tak jakby ta powłoka wkoło mojej skóry, ta zimna woda, tak jakby się lekko ogrzewała. A kiedy woda płynie, kiedy jest to strumień, wodospad lub morze, dużo trudniej jest mi wytrzymać, ponieważ woda się rusza. Ta woda też się trochę rusza, ale no można powiedzieć, że jest, nie przepływa aż tak mocno, więc jest mi łatwiej to znieść. A może po prostu już wiem, jak to znieść. Wiem, że jak wyjdę, to będzie mi bardzo cieplutko. O, nawet ręce mi się już troszkę rozgrzały. Dłonie znaczy, nie? I chyba zamoczę się jeszcze raz, to znaczy, że poszyję. Ja nie moczę dzisiaj głowy. Nie chcę mi się włosów suszyć. No naprawdę teraz mi jest dobrze. Postoję tak jeszcze trochę. Widzicie? Nawet mój oddech i się spowolnił. Już nie drży mi tak bardzo głos, jak przy wchodzeniu. Ja nie wiem, czy ja to wrzucę na film. Jak to będzie takie nudne i monotonne i będę pleść głupoty, to pewnie nie wrzucę, ale zobaczę. Może kogoś to zainspiruje, może kogoś to zainteresuje. No i bardzo jestem ciekawa waszych odczuć, bo wiem, że sporo ludzi, bardzo dużo ludzi morsuje. I niektórzy biegają na hura do tej wody, krzycząc, ciesząc się. To też jest jakiś sposób. Każdy ma swój sposób na morsowanie. Ja lubię wchodzić w spokoju, uspokajając oddech. W ciszy, spokoju i tak pomału, nie na hura. A niektórzy lubią wbiegać, wskakiwać z okrzykiem, z radością. Tak jak mówię, każdy ma swój sposób na morsowanie. Na ten moment moje ciało zaczyna lekko drgać. Nawet chyba już dłoń mi zaczyna drżeć. Głos mi chyba zaczyna drżeć. I to jest ten moment, kiedy ja zazwyczaj postanawiam wyjść z wody. Więc przepłynę się jeszcze do brzegu. Tam jest brzeg, tam Paweł stoi. I wyjdę. Uważaj, już są takie wielkie kamienie z lewej strony. Tu? Płynę. Patrzcie, jaka tu jest czysta woda. Jest dobrze. Teraz jak się wyjdzie, w ogóle nie jest zimno. Przetrę. Trzymaj. To ja się wyjdę. Ona nagrywa coś. Możesz powiedzieć swoje odczucia, jakie masz w tej chwili. No, także już po morsowaniu. Bardzo fajnie. W takich warunkach bardzo fajnie się morsuje, znaczy z takim widokiem. Także jest naprawdę super. Jak się wyjdzie z wody, jest momentalnie od razu dużo cieplej. Także idziemy teraz się przebrać, wypić jakąś gorącą herbatkę. Polecamy gorąco, nie? Wspaniałe uczucie. Takie na obudzenie się super. Lepsze niż kawa. Na te kamienie. Nie, one śliskie są. Tak.
wystarczająco różowe ciało? Myślę, że tak. Dobry pomarańcz. Tak? A ja właśnie wypróbuję pomelo. Uwielbiam pomelo. Tak się relaksujemy właśnie po morsowanku. Rozgrzaliśmy się już, wypiliśmy herbatkę cieplutką i już nam jest bardzo dobrze. Dobrze ci, kochanie? Czas na śniadanko. Tutaj w tych kieliszkach to nie jest likier jajeczny, to jest po prostu smoothie mango banan, ale tak sobie celebrujemy, nie? Na zdrówko, kochanie. No i chcieliśmy powiedzieć, że tak dobrze nam się tutaj siedzi, nawet nie chce nam się nigdzie chodzić. Znaczy ja bym tu chętnie pospacerowała po tych górkach, ale tak mi dobrze w tym guciu, że... No to nie ten weekend. Ten weekend jest nie do łażenia. Ten weekend jest do takiego relaksu, odpoczynku. Potrzebowałam takiego odpoczynku, takiego luźnego weekendu. Paweł zresztą też, bo on ma bardzo dużo stresu w pracy. Ma bardzo odpowiedzialną pracę. Więc nam się należy czasami taki leniwy weekend. I dlatego tak sobie siedzimy, nic nie zwiedzamy, nigdzie nie łazimy. Zresztą to jest bardzo mokro. Jest. Nie? Strasznie. Wiesz, ale to nas nigdy nie spowalniało. Nawet jak deszcz padał, to poszliśmy gdzieś czasem. Ale tu wystarczy tylko patrzeć przez okno i już jest cudnie. Po prostu przebywanie tutaj w tym terenie jest tak super, że... Teraz w dzień troszkę nam tutaj auta jeżdżą, ale w nocy jest cisza, spokój. Oczywiście tu jest zakaz nocowania, nie można, ale... My i jeszcze dwa kamperki spały w nocy. Mhm. Raz, dwa, trzy. Oprócz nas jeszcze trzy kamperki spały w nocy. Taka cisza, spokój. Fajnie. Chcesz? Proszę. Same witaminki. Dużo witaminy C. No właśnie, a propos morsowania. I jedzenia. Jak zauważyliście, my spożywamy dość sporo owoców. Jemy bardzo dużo witaminy C. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli masz w swoim organizmie wystarczającą ilość witaminy C, to ona pozwoli ci zwalczyć wszelkie przeziębienia, wszelkie zakażenia, wszelkie niedolegliwości. Także morsowanie plus witamina C. I my tak od 3 lat w ogóle się nie przeziębiamy, nie chorujemy, nie? Nic. Mhm. Także, nie no, oczywiście, że mamy swoje grzeszki, oczywiście, że jemy słodycze, ale nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, kawa też bardzo rzadko, żadnych innych używek. No tak 90% to jemy zdrowo, nie? Tak, tak. Można powiedzieć, że 90% jemy Staramy zdrowo. Się przynajmniej. No, Pawełek lubi sobie posłodyczować. Zdarza się, zdarza się. Ja też lubię. Lubię czekoladkę. No ale staramy się nie. No, to jest taka słodycz i owoce, że... No ale odkąd zaczęliśmy morsować, nawet jak przychodzą te takie sezony grypowo-przeziębieniowe, nam nic, naprawdę nic nie jest. Nie pamiętam kiedy, na pewno przed, jak był COVID, to byłem raz, tam przed COVID-em byłem przed raz chory. Jeszcze. Aha. I później odkąd zaczęliśmy morsować, praktycznie nic. Były tam może dni, że tam troszkę słabiej się czułem, ale nigdy nie było tak, że... Jakaś gorączka, gorączka czy co? Czy musiałem się do łóżka położyć, czy coś, to nie, nie, żadnych nie było. Żadnych takich rzeczy. Także jak najbardziej polecamy morsowanie. Jeżeli jeszcze nie zaczęliście, to najwyższy czas rozpocząć. Oczywiście, że morsowanie nie jest dla każdego, ale ja też tak kiedyś myślałam. Ja jak oglądałam morsów w telewizji, bo kiedyś tylko tak mogłam ich widzieć, to nie było takie aż popularne jak teraz, no to ja sobie nie wyobrażałam wejść do takiej lodowatej wody. Zresztą ja jestem tak ciepłolubna, ja tak lubię ciepełko i ja nawet latem bardzo ciężko mi było wejść do jakiegoś wody, jeziora, morza. I jak ja Pawłowi powiedziałam, że ja jadę zamorsować z grupą, to on był w szoku, powiedział, ty już taki zmarzluch jesteś, ty w życiu nie wejdziesz, nie? No i weszłam. I byłam w szoku, że to naprawdę nie jest aż takie trudne. Na samym początku, jak się wchodzi z grupą, to jest lepiej.
Tak, ta adrenalina. Jest troszkę adrenaliny, jest troszkę, to jakby jakbym miał chyba wejść sam, to byłoby mi dużo, dużo ciężej, nie? Bo jednak jak widzisz, jak inni wchodzą i ten, to daje to taki ekstra motywację, żeby też wejść, także jest łatwiej. No i ja też zalecam wchodzić ten pierwszy raz z innymi, z doświadczonymi grupą. Ludźmi. Tak, no bo wiecie, różne rzeczy mogą się wydarzyć, nie? Więc lepiej mieć kogoś pod ręką, nie robić tego na początku samemu. Bardzo dobre smoothie ci wyszło. Fajne, nie? Takie słodziutkie. Banany dojrzałe. Było to wiaderko i widocznie wyciągnięty został. Musiał tu zrobić porządek. Zobaczcie, słoneczko nam wyszło. Otwórz. Ale pięknie. Idziemy na spacerek, nie? No. Otwórz drugie drzwi. Dobra. Nie ma tego wiaderka? Nie. Jednak wyszliśmy na spacerek, ale to dlatego, że idziemy nazbierać kamyczków Pawłowi do akwarium. I ja mam kaloszki. Więc nie będę już się moczyć, będę wchodzić w kaloszkach i spróbuję mu jakieś kamyczki wygrzebać. Co, widzisz tu coś? Jakiego rodzaju chcesz te kamyczki? Takich drobnych trochę. Takich, ale one są kanciaste, nie są okrągłe. No nie są okrągłe. To jakieś nieczerwone. Tu zostawię Pawłowi kamyczki. I pójdziemy się przejść nad rzeczkę, bo jest tu fajna rzeczka, taki strumyczek, rzeczka. Znaczy latem to jest taki niewielki strumyk, a teraz się taka rwąca rzeczka zrobiła. I to nam szumi właśnie w nocy, jak śpimy. Pięknie wyglądacie. No wreszcie jakieś słoneczko nam wyszło, no. Nasz Guciu prezentuje się wspaniale w tych okolicznościach przyrody. No to przejdźmy się kawałeczek. Skoczmy tu. Tu jest dość głęboko. To nawet w tej rzece można morsować, słuchaj. No naprawdę głęboko. Tu jest taka dosyć głębina. I strumyczkiem dochodzimy do jeziorka. To jest taka ścieżka kamyczków, takich dużych kamieni poukładanych, żeby można było sobie przejść przez ten strumień. No to latem tak można było sobie przejść. Teraz już niestety one są pod wodą. No jest dość głęboko. Fajne to miejsce. Piękniusie, nie? Coś mi kamera siadła, więc zmieniłam i teraz Paweł się z wami pięknie pożegna. Dziękujemy, że wytrwaliście z nami do końca odcinka. Pomalutku już się zbieramy, myjemy naczynia. Zakryć na chwilę. Co? Zakryć na chwilę, bo burczy. Jeszcze raz. Dziękujemy, że wytrwaliście z nami do końca odcinka. My już pomalutku się zbieramy. Właśnie kończę zmywać naczynia. Przygotowujemy Gucia do drogi do domu. Jest około godzinki drugiej, także... Trzeba już pomalutku się zbierać. Jak podobał wam się odcinek, dajcie kciuki do góry, zasubskrybujcie nas. To nam da motywację do nagrywania kolejnych fajnych odcinków i pokazywania wam ciekawych miejsc. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć. Kontynuuj, dobrze ci idzie, kotku. Patrzcie, jakiego mam dobrego męża. Zmywa, wozi mnie po świecie.